o dobrze i źle. Rozumiesz? To jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli. W moim życiu, kiedy powstał mój duch do życia, zaczął się proces wpływu. Teraz posłuchaj, powiem Ci Bożą zasadę. Bożą zasadą nie jest wpływ z zewnątrz, tylko od wewnątrz. Nigdy Bóg nie wpływa na człowieka z zewnątrz. To człowiek wpływa na człowieka z zewnątrz. Ja Wam powiem, jak ja wpływałem na ludzi z zewnątrz. Wyszedłem na wolność, wróciłem do domu i mówię tak. Wziąłem moją żonę, moją mamę i syna naszego małego, stałem się z nimi i mówię tak. Teraz tu będzie Królestwo Boże. Wziąłem worek na śmieci, odrywałem wszystkie krzyże, Maryjki, jakieś tam podkówki, termometry, wszystko wrzuciłem, książki wszystkie wyrzuciłem, nawet książkę o zdrowym żywieniu, bo uważałem, że jest od diabła, wyrzuciłem, płyty, ponieważ heavy metalu słuchałem, wyrzuciłem, bo w ogóle przedem wcześniej, jak tuż przed wyjściem przedem do Boga, powiedziałem: Panie, w domu mam wszystko kradzione, a więc jak wyjdę, wszystko wyrzucę, bo ja nie mam nic za własny pieniądze. Ja w ogóle nie pracowałem od lat, no więc przepraszam bardzo, ostatnia pora gaci za kradzioną kasę. Ja się poruszałem w parametrach, rozumiesz, przyszło, żebyś zrozumiał dobrze, przyszło do mnie życie, to życie mnie postawiło na nogi, tak? Przeżyłem spotkanie z Bogiem, mój duch został ożywiony, grzechy przebaczone, rozumiesz? Ale natychmiast przyszła czapa, od razu. Teraz zajmij się dobrem lub złem. Rozdziel to szybko, Artur. Rozdziel dobro od zła. Szybko, szybko weź się za to. Ja mnie dosyć już biorę. Nie wiedziałem jeszcze, że to diabeł do mnie mówi. Myślałem, że to Bóg. Diabeł jest fachowcem, żeby się poddawać, żeby się jakby pokazywać siebie jako Bóg. On zna różne głosy Boże. Wiecie, czym tylko można rozróżnić głos Boga od głosu diabła często? Po treści. Treść. Treść jest bardzo ważna. Treść. 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 Ja wtedy jeszcze właściwie nie słyszałem, ja nie wiedziałem, o co chodzi. Nie wiedziałem, co to jest głos Boży. Mało znałem Biblię, chociaż czytałem ją codziennie, ale mało znałem. Ale przyszła pierwsza czapa, pierwsza opresja, jaka na moje życie przyszła. Dzisiaj rozpoznaję, to było to. Artur, no to dobra. Dobra, już jak chapnąłeś ten owoc życia, no to już nic na to nie poradzę, mówi szatan. To teraz się zajmij tym drzewem poznania dobra i zła, szybciutko się tam ogarnij i zacznij się tym zajmować. Rozdziel wszystko sobie. No to ja mówię, wszystko rozdzielę. Panie Boże, mówiłem do Niego. Mówiłem Boże do diabła. Rozdzielę wszystko. Poddaję wszystko. Wiesz, co ja chciałem zrobić? Ja chciałem wszystkie meble z domu powyrzucać. Wszystko. Wszystko. Mówię, zakradzione pieniądze wyrzucę. A mówię, gdziekolwiek mówię, Panie, mnie poślesz. O, a diabeł chciał mnie posłać na samym do piekła. Ja mówię, o Panie, dokądkolwiek mnie poślesz, to pójdę, zostawię wszystko, 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 wszystko już. Ja mówię, w domu będzie Królestwo Boże tutaj. A on się na mnie patrzy jak komornik na szafę. Człowieku, o co tobie chodzi? Ja mówię, no tu będziemy się wszyscy modlić teraz, robić rzeczy. Do kościoła. Moja żona pojechała ze mną pierwszy raz do kościoła ziemiaśrodkowego, usiadła się, popłakała od razu. Mówię, żeby to nas nie podzielił, ja sobie myślę, na pewno nas podzieli. Wszystko nas podzieli, teraz się porwie, wszystko poniszczy. Ja byłem pierwszym przy tym. I czytałem Stary Testament. O, Stary Testament, byłem fachowcem w Starym Testamencie. A najbardziej lubiłem, proszę Ciebie, takich ludzi jak Ezdrasz i Nehemiasz. Ciągnąć za włosy, bić pięściami po twarzy i mówić: Panie, miej mi tego sprawiedliwości. Tak też robiłem. Szarpałem wszystkich, wszystkich, wszystkich to. Szarpałem moją żonę. Musisz się nawrócić, ona mi na pewno nie. Do matki mówię: wreszcie, Tanie! Wyjdź, wyjdź, wreszcie, Tanie. Matka do łazienki uciekła. Pukam do łazienki. Mamo, to nie do Ciebie, to do diabła było. Rozumiesz? Czacha dymi. Czacha dymi. Po prostu. Szok. Syn mój czteroletni, czteroletni syn, coś zrobił tak przez Ciebie. Ja przestawałem się do niego odzywać i mówiłem: odbieram Ci swoją obecność. Bo czytałem o tym sobie w Starym Testamencie, jak Pan odbierał swoją obecność Izraelowi, ja swoim synom moją obecność odbieram. On przed nim płakał za mną. Ja byłem twardy. Taki byłem na szarty z drzewa poznania dobra i zła. Taki byłem nafaszerowany tym, co Pan powiedział: nie rusz, nawet nie dotykaj. Rozumiesz? Nawet nie dotykaj, mówił Pan. Bo co? Bo co?
bo umrzesz. Śmierć przychodziła do mojego życia. Śmierć przychodziła do mojego życia. Śmierć. Moja żona, jak wiedziałem, że ma kurze wycierać, no i Biblię tam kładłem. Ale wiecie, z jakim tekstem, listem do Efezjan, że żony bądźcie posłuszne mężom swoim. Proszę Ciebie, powiedziałem, że tam będzie wycie na czerwono. Ja podkreślałem tak w Biblii. Rozumiesz? Wiedziałem, że będzie musiała to podnieść, bo ten na największym kurzu kładłem. Taki byłem człowiek, manipulant, cwanek. Debil. Aż zacząłem rozumieć rzeczy. Rozumiesz? Zacząłem rozumieć rzeczy. Zrozumiałem pierwszą podstawową sprawę, że jestem duchem. A poznanie dobra i zła dotyczy tylko duszy i ciała. A ducha nie. Bo duch jest już zapieczętowany, święty, czysty, nieskalany. Diabeł nie może tego tknąć, bo nie może tknąć posiewu Bożego. Ja zrozumiałem i zacząłem szukać Pana i mówię, Boże, jak ja mam Ciebie szukać w duchu? Jak to zrobić? Czytałem ten tekst. Jak się szuka Ciebie w duchu? Jak? Co to znaczy szukać Ciebie w duchu? Naucz mnie tego. I Bóg krok po kroku zaczął mnie uczyć. Zaczął mi pokazywać. I przede wszystkim pokazał mi pierwszą podstawową rzecz. Pokazał mi to, że ja nie jestem powołany, aby skupiać się na moralnym życiu. Ja nie jestem tylko powołany. To było dla mnie bardzo ciężkie, bo w kościele, w którym byłem, uczono mnie tego. Uczono mnie. Pamiętam, wszedłem na któreś nabożeństwo i tam taki nawrócony policjant był. I ten policjant podszedł tak do mnie, dał mi rękę, ścisnął mnie tak mocno, taką rękę i mówi, bracie, teraz, żeby tylko wytrwać. O Boże.